Witam ponownie na kanale Korki for Free. Dziś zajmiemy się czasem przeszłym, past simple. Jak już wiecie, w czasie past simple w zdaniach oznajmujących występują dwa rodzaje czasowników. Są to czasowniki regularne i czasowniki nieregularne. Jak sama nazwa mówi, czasowniki regularne muszą mieć jakąś regułę, którą zastosujemy i w ten sposób powstanie zdanie w czasie przeszłym. Tak więc regułą, którą będziemy stosować przy czasownikach regularnych, będzie dodawanie końcówki ed. Końcówka ed dodawana do czasownika sprawi, że czasownik będzie w czasie przeszłym, w czasie past simple. Oczywiście tylko czasownik regularny. Przykład play, played. Pamiętać należy, że dodawając końcówkę ed do czasowników regularnych, czasami trzeba dokonać drobnych zmian w pisowni. Na przykład czasownik stop jest czasownikiem, którego sylaba akcentowana kończy się na jedną samogłoskę i jedną spółgłoskę. W takim przypadku tą ostatnią podwajamy. Czasownik cry kończy się na y po spółgłosce. Jeżeli będzie y po spółgłosce, wtedy oprócz końcówki ed musimy jeszcze zamienić y na i. Natomiast czasownik live kończy się na e, dlatego dodawać nie musimy całej końcówki ed, wystarczy dodać samo d. Jak czytać końcówkę ed? Najlepiej przeczytać ją w najprostszy możliwy sposób, w najkrótszy możliwy sposób. Albo ty, jak w słowie stopped, stop, stopped, albo dy, jak w słowie cry, cried. Jeżeli będziemy próbować przeczytać końcówkę ed jak najkrócej, czyli ty albo dy, to natrafimy na kilka czasowników, których nie będziemy mogli tak przeczytać. Są to czasowniki, które kończą się na ty albo dy. Oznacza to, że niemożliwym jest dodanie jeszcze jednego dźwięku ty lub dy. W takim przypadku będziemy czytać całą końcówkę. Będziemy ją czytać jako id, nigdy ed, id. Przykład wanted, want, wanted. I zobaczmy jeszcze na trzy przykładowe czasowniki. Końcówka ed czytana jako ty w czasowniku watched, jako dy w czasowniku lived i jako id w czasowniku needed.